Drakers. Odcinek 8. Ukąszenie węża. Legendarne pole X-Rolu. Największe jego źródło na świecie. Myślałem, że to bajka, ale naprawdę chyba istnieje. Bob i Luke Rivera byli tego pewni. Umknęło mi coś, czy nie powiedzieli, gdzie dokładnie jest to tajemnicze pole. Nie powiedzieli, ale wydawali się pewni, że istnieje. Bob i Luke nie wymyśliliby czegoś takiego. Nie wiedzą, gdzie jest i próbują to ustalić. Mówimy wszystkim o tym wideo, czy milczymy? Ciekawy dylemat. Gdybyśmy powiedzieli, ukrócilibyśmy spekulacje prasy. Ale wyraźnie zaznaczyli, że nie chcą, by ktoś wiedział o ich poszukiwaniach. Nawet Sandra, Red Fury czy wujek John? Kuszące, ale powinniśmy uszanować ich życzenie. Może mamy szpiega? Kogoś, kto umie majstrować przy ich stabach. I wciąż nie wiemy, kto to może być. Wiemy tylko, że czają się w cieniu i obserwują wszystko. Czy twój zespół wypełnił wszystkie zadania? Tak. Maran i Next są prawie gotowe. Świetnie. Gdy Chris i Fabry przyjdą, możemy zaczynać. Przepraszam, że musiała pani czekać, pan Odival. Wróciłem właśnie z długiego spotkania. Mam nadzieję, że Kurt zapewnił pani rozrywkę. Mam dzisiejszą gazetę i świeżą kawę. Czego więcej może chcieć dziewczyna? Rozumiem, że ma pani dla mnie ważne wieści. To nie moja sprawa, ale czy był pan na spotkaniu z czarnym duchem? Zna pani odpowiedź. Dałem Youngowi wyraźne instrukcje. Moi kierowcy mają być jak wojownicy, a nie jak nieśmiałe dziewczynki. Bardzo dobrze, Tony. Wspaniale. Dzięki. Skończyliśmy na dziś? Teraz pora na Cliffa. Pamiętaj, pan Gotan wszystko obserwuje. Jakieś wieści o braciach Rivera? Wyjątkowy wieczór w drużynie Drakers. To była wiadomość dnia. Gala u Drakers. Na szczęście byłam na konferencji prasowej, gdy usłyszałam coś ciekawego. Dlaczego wydali przyjęcie? Muszę wiedzieć wszystko. Proszę usiąść wygodnie, panie Gotan. Mam dla pana sensacyjną historię. Ciekawe, czego Sandra od nas chce? Nie mam pojęcia. Dzisiejszy wyścig może być najważniejszym do tej pory. Nie zależy nam na wygranej, ale na kwalifikacji. Rozumiecie? Tak, ale miło jest wygrywać. Wolałabym, żebyście byli trzeci lub czwarci, niż żebyście zniszczyli silnik, próbując wygrać. To runda punktowa i musimy ją zaliczyć. Jasne. Zabierajmy się do pracy i skupmy na super pucharze Włoch. Sandra była bardzo spięta. Coś jest nie tak. A może tylko się denerwuje? Wiem nawet czym.
Zanim Bob i Luke zniknęli, podejrzewali, że ktoś w zespole Drakers próbuje sabotować wyścigi. Też o tym myślałem. Zajmiemy się tym, ale teraz się nie rozpraszajmy. Jeśli mamy szpiega, wykurzymy go. Bracia Rivera zniknęli. Mamy szpiega. Mój X-Tab został zhakowany, a i tak nie złożyliśmy formalnej skargi. Chris Bravo nie może wygrać wszystkich wyścigów. Teraz mamy szansę to zmienić. Kiedyś musi przegrać. Może te kwalifikacje będą początkiem końca Chrisa Bravo. Skupianie się na nim nie pomoże nam wygrywać. Pamiętajcie, że to nie jest wasz jedyny rywal. Wiem, obiecuję, zrobię wszystko dla drużyny. Mamy potencjał, nie zmarnujmy go. Masz rację. Zazdrość nas rozprasza. Wygrajmy ten wyścig. Zaraz rozpocznie się wielkie poszukiwanie X-Rolu. Szykujcie się. Kabir, jesteś gotowy na zakupy? Zdobądźcie kolejny fragment X-Rolu. Nikogo jeszcze nie ma. Zaraz się zjawią. Nie macie już dość fragmentów X-Rolu? Boisz się, że znów przegrasz poszukiwania dla tygrysów? Pięknie, Chris. Mamy rachunki do wyrównania i zamierzam to zrobić tu i teraz. Przestań, Kabir. Oszust taki jak Bravo nie jest wart twojego czasu. Skupmy się na szukaniu X-Rolu. Mapa skończyła skanować teren. Fragment X-Rolu powinien być w jaskiniach na wyspie. Nie tylko my tak myślimy. Huragan zmierza nad zatokę na wschodzie. To jedno z miejsc, które wskazują skanery. Ostatnie okrążenie kwalifikacji Formuły Seniorów. Red Fury zaraz wygra dla zespołu Drakers. Eric Schulz z Czarnego Ducha jest drugi. Nastały ciężkie czasy dla kibiców Drakers. Pamiętamy, że bracia Rivera nagle odeszli z zespołu. Podobno nie dogadywali się z trenerką Sandrą Logan. Bob i Luke uwielbiają Sandrę. Braciom nie podobała się strategia Logan. Dlaczego ona próbuje zrujnować Drakers? Podaje wiadomości. Raczej plotki i pogłoski. Nie nazwałbym tego profesjonalnym podejściem. Kabir, zbliżamy się. Jaskinia Indigo. Fragment X-Rolu powinien być w środku. Violi śpieszy się nad zatokę. O nie. Inni są zaraz za nami. Czerwone światełko znaczy, że to Drakers. Mewa? Spokojnie, Viola, to tylko ptak. Viola, wracaj. Viola, no! Puść mnie, uratuję ją. Zginiesz. Jeśli skoczysz, zabijesz się. Nie mogę nawet nie spróbować jej uratować. Skaczę. Ktoś cię uprzedził. Otwórz oczy. To ja. Nie podrapiesz mnie? Chris, nic ci nie jest? Nie, pomóż mi położyć Violę na piasku. Pulsowanie jest coraz silniejsze. Fragment X-Rolu musi tu być. Tylko gdzie?
Mam go. Znalazłem X-Roll przed wszystkimi. Wyprawa po fragment X-Roll zakończyła się niespodziewaną wygraną huraganu. Dostaną dodatkowe X-karty do wykorzystania w drugiej rundzie Super Pucharu Włoch. Wyścig zaraz się zacznie. Z tymi kartami mogę wykurzyć konkurencję. Jeśli chcesz podziękować komuś za większą szansę wygranej, to twojemu koledze z zespołu Stanowi. To on wygrał poszukiwania i zdobył dodatkowe X-karty na dzisiaj. Zrobię wszystko, żeby drużyna wygrała. Powodzenia, Ed. Nie jesteś zły, że się nie ścigasz? Chciałbym pojechać, ale będę cię wspierał. Był sobie wąż, który nie mógł dogonić zająca. Dowiedział się, że jedyna szansa to przechytrzenie rywala fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. W końcu zając przestanie uważać, popełni błąd i wtedy wąż się na niego rzuci. Musicie być dzisiaj jak ten wąż. Panie i panowie, zaczynamy drugą rundę Super Pucharu Włoch. Kibice są podekscytowani. Bravo i Morelli z Drakers stoją z przodu obok nich, Ed Mitchell z Huraganu i Lali Suri z Tygrysów. Dziękuję za uratowanie Violi, ale wciąż jesteśmy wrogami. Oczywiście, nie spodziewałem się niczego innego. Wygram ten wyścig, przykro mi. Mocne słowa, ślicznotko. Zobaczymy, czy je potwierdzisz. Włączyć X-Racery. Gotowy, Fabri? Tak. Drakers zwyciężą. Zapłon. Kontakt i ustawienia gotowe. Ed Mitchell będzie próbował użyć X-karty. Bądźcie gotowi. Ed, nie śpiesz się. To długi wyścig. Chcę, żeby Drakers od razu wiedzieli, kto tu rządzi. Mitchell wyprzedza Morellego. Jest za Bravo i szybko go dogania. Tryb ataku. Zmiana hamulców. Nie tracił czasu z tą X-kartą. Jego atak mnie spowolnił. Mitchell dociska gaz. Świetna robota. Wyprzedza Chrisa Bravo i prowadzi. Ed Mitchell jedzie jak natchniony. Bravo chyba przegra. Akurat ty powinieneś wiedzieć, że wczesne prowadzenie nic nie znaczy, Schulz. Zbliża się Tony Parker. On też nie ułatwi sprawy Chrisowi. Parker jest zdeterminowany. Mocno obciąża opony, gdy tak szybko bierze zakręty. Chrisie Bravo, twoje zwycięstwa to już przeszłość. Tylna lewa opona Tony'ego Parkera nie wytrzymała. Wyrzuciło go z trasy. Przykro na to patrzeć. Cień stanął. Parker odpadł z wyścigu. Głupie opony. To nie moja wina, że były do bani. Musisz słuchać ostrzeżeń. Teraz mamy kłopoty. Naszą jedyną nadzieją jest Cliff Gibbon. Oby był bardziej ostrożny. Czarny duch próbuje zostać w wyścigu. Cliff Gibbon mija Morellego i zakrada się za Bravo. Ed Mitchell też ma kłopoty z oponami. Ekipa z boksu Huraganu musi mu szybko pomóc. Mitchell wraca na tor, ale spada na trzecie miejsce. Połowa wyścigu za nami. Trwa walka między Cliffem Gibbonem z Czarnego Ducha w Venoxie i Chrisem Bravo z Drakers w Maranie. Kierowcy muszą skończyć w pierwszej czwórce, bo inaczej odpadną z ostatniej rundy Super Pucharu Włoch. Spójrzcie, Chris prowadzi. Cieszysz się z tego, Mike? Oczywiście, nie rozumiem. Upewniam się, że naprawdę kibicujesz Drakersom.
Utrata ciśnienia w lewej oponie. Chris, coś może być nie tak z twoją lewą oponą. Musimy ją obejrzeć. Przecież prowadzę. Parker już zniszczył oponę. Nie chcę, by to samo spotkało ciebie. Rozumiem. Zjeżdżam do boksu. Bravo ma jakieś kłopoty. Może przez to stracić prowadzenie. 2,5 sekundy. Nowe opony dla Bravo w rekordowym czasie. Wraca do wyścigu na 5. miejscu. Lali Suri jest 4. Ed Mitchell 3. Fabri Morelli 2. Prowadzi Cliff Gibbon. Spójrzcie na Cliffa. Kto by pomyślał? Jak wąż czeka w trawie na kolejną ofiarę. Następny fragment trasy leży pod wodą. To może dać przewagę Gibbonowi, bo tylko jego wóz może stać się amfibią. Gibbon prowadzi, ale Morelli używa super przyczepnych opon, żeby trzymać się ścian tunelu. Muszę utrzymać prędkość. Mojito, zróbmy stójkę. Zgoda, niesamowity ruch Eda Michela. Kierowcy opuszczają tunel. Tryb ataku, mega sprint. Trzymaj się, robi się ostro. Ed Mitchell z huraganu powraca w widowiskowy sposób. Przechytrzenie rywala fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. W końcu zając przestanie uważać, popełni błąd i wtedy wąż się na niego rzuci. Musicie być dzisiaj jak ten wąż. Szykuj się na moje kły, Mitchell. Tryb turbo. Czarny duch turbo 1. Cliff Gibbon jest zaraz za Mitchellem. Wygląda na to, że auto Gibbona, Venox, ma kłopoty. To chyba skrzynia biegów. Co teraz? Ściągnąć go? Nieważne. Odpadł. Szef nie będzie zachwycony. Czarny duch odpadł z wyścigu. Już po nas. Dla Cliffa Gibbona to koniec wyścigu. W całej karierze chyba nie widziałem bardziej miażdżącej porażki. To nic, mamy gorszy dzień. Przykro mi, Schultz. Może inny zespół bardziej zasłużył na wygraną? Puri, pokonałbym cię ze złamaną ręką. Założymy się? Przegrany płaci za kolację. Uśmiech? Uroczy. Idziecie na randkę? A może przegrany płaci za kolację z tobą? Zgoda. Ostatnie okrążenie. Wciąż trwa pojedynek o trzecie miejsce między Chrisem Bravo a Lali Suri. Maran i Kamalo walczą do końca. Mówiłam, że pierwsza wjadę na metę. Póki co wciąż jesteś trzecia. Ed Mitchell pierwszy mija metę, Fabri Morelli drugi. Chris Bravo trzeci, 4. miejsce zajmuje Lali Suri. Huragan wygrywa 2. rundę Super Pucharu Włoch i dodatkowe paliwo X-Roll. Dzięki dzisiejszej wygranej Huragan znacznie awansuje w rankingu, ale Drakers wciąż prowadzą. Formuła dzieci jest pełna niespodzianek. Mogło być gorzej. Mogliśmy się nie zakwalifikować. Ale mogło być lepiej. Sandra na nas liczyła. Mam wrażenie, że ją zawiedliśmy. Drugie i trzecie miejsce to całkiem nieźle. Lali? Jak się czuje Viola po wypadku? Dobrze. Teraz cię lubi. Kiedy następnym razem pójdziesz pływać, weź kamizelkę ratunkową. Muszę was przeprosić. Za co? Źle was oceniłam. Jesteście godnymi rywalami i wkurzającymi dzieciakami. My uważamy, że świetnie radzisz sobie za kółkiem.
Od teraz nasza znajomość powinna się opierać na szacunku, uczciwości i wzajemnym podziwie. I przyjaźni. Wzruszająca chwila. Może to uczcimy? Dobry pomysł. Idę po Kabira. Nie mogę się doczekać. Nędzny występ czarnego ducha, beznadziejny, żenujący. Ale dzięki Margot wiemy, że bracia Rivera zostawili nagranie dla kolegów z Drakers. Gdy odmówiliśmy, zaczęli nam grozić. Wtedy, nie mając innego wyjścia, udaliśmy, że przystajemy na warunki ich przywódcy. W międzyczasie zaczęliśmy zostawiać wskazówki. Liczyliśmy, że je odnajdziecie i traficie na trop. Sprzątnęliśmy pokój, zostawiliśmy słowo safe i bransoletkę. Byliśmy pewni, że nasze X-taby są od dawna monitorowane. Ci ludzie byli tak samo zainteresowani legendą pola X-rolu, jak my. Nie uwierzy mi pan, ale umiem skleić panu palce bez użycia kleju. Założymy się? Przysięgam, że potrafię. Nonsens. O, co chcesz się założyć? Podoba mi się bransoletka z wężem na pana ręku. Ale nie powiedzieli Chrisowi Bravo i Fabriemu Morellemu, gdzie się ukrywają. To środek ostrożności. Nie dziwię im się. Też bym tak zrobił. Teraz, jeśli chcemy znaleźć braci Rivera, musimy jeszcze bardziej obserwować Bravo i Morellego, bez wzbudzania podejrzeń. Bracia szukają pola X-Rolu. Kiedy je znajdą, wyślą im wiadomość. Właśnie, i wtedy pole X-Rolu będzie moje. Teraz wracajmy do pracy. Muszę znać każdy krok Chrisa i Fabriego. Chris i Fabry zaliczyli świetny występ. Zawsze ich obserwujesz, co, Mike? O co ci chodzi? Ty mi powiedz. Co masz na myśli? Tylko jedna osoba miała dostęp do ich X-tabów. Nie majstrowałem przy nich. Dla kogo pracujesz? Zwariowałeś. Chcę znać prawdę. Kto próbuje zniszczyć Drakers? Wersja polska na zlecenie TVN Master Groove Studios. Tekst Joanna Smolarczyk. Czytał Maciej Orłowski. Growing up a giant tree, best rep champion.